Rok 2022 jest już za nami, a więc wypadałoby jakoś podsumować ten rok. Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony Pomidor z kanału Totalni Dramaturdzy. Rok 2022 to był z pewnością bardzo ciekawy i interesujący rok. Dużo było materiałów na tym kanale, z których jestem cholernie dumny. Dużo było eksperymentowania z kontentem. Trochę zmian. Niektóre jak najbardziej na plus, inne mogłyby być jeszcze przedyskutowane. Rok zaczęliśmy tak naprawdę z wynikiem 729 subskrypcji. A kończymy w chwili, kiedy to nagrywam, z wynikiem 4280. Czyli od stycznia do 31 grudnia ten kanał osiągnął łącznie 3551 subskrypcji w 12 miesięcy. Uważam, że jest to bardzo dobry wynik i mogę to nawet zakwalifikować na wybicie się, oraz sam fakt, że przegoniłem mój prawie 9-letni kanał, mówi sam za siebie. Aczkolwiek, poza takim progiem, to chciałbym bardzo serdecznie powitać nowe osoby na kanale, które od stycznia do teraz się pojawiają. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej, bo fajnie budujemy wspólnie ten kanał. Z czego ogólnie jestem zadowolony w tym roku? Ogólnie najbardziej z livestreamów, a dokładnie z tych, gdzie oglądamy fanmade'y, takie jak Odyssea del Drama, czy Total Drama Aventura, czy Disvenger Camp, czy wiele, naprawdę wiele innych. Są to naprawdę fajne transmisje i widać, że poza mną wy również się angażujecie, za co oczywiście wam dziękuję. Myślę, że ten rok dla tego kanału był bardzo szczególny. Jedyne, czego żałuję, to to, że niektóre materiały dość późno się pojawiły, takie jak na przykład Zapchaj dziury. No i fakt, że miałem przerwę podczas wakacji bodajże prawie 3 tygodnie. Aczkolwiek, no ja też jestem człowiekiem i uważam, że przerwa też należy mi się, jakkolwiek by to nie brzmiało. No i szkoda, że kanał prowadzę ponownie sam, aczkolwiek chciałbym, byście o jednym pamiętali. To, że Zakola nie ma już na kanale, to nie oznacza, że on również nie przyczynił się do tego, że ten kanał w pierwszy rok wbił te ponad 700 subskrypcji i sporo nowych widzów. Uważam, że on również, pomimo tego, że się nie lubimy i lubić nie będziemy, to jednak nie odejmuje mu tego, że dołożył cegiełkę do tego, że jestem teraz tu, gdzie jestem. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani, dlaczego go już nigdy nie będzie, to polecam obejrzeć film, który w całości przedstawia sytuację, która miała miejsce w marcu tego roku. I mam nadzieję, że jest to już ostatni raz, kiedy o tym wspominam. Jest jeszcze jedna rzecz, z której jestem zadowolony, a mianowicie shortsy. Uważam, że to był dobry pomysł, aby je wprowadzić na kanał. Fakt, lubię robić dłuższe materiały, ale jak nie ma się czasu lub chce się coś na szybko zrobić, bądź przedstawić ze słynnym szybko, krótko i na temat, to jest idealny content. No dobra, wszystko fajnie, ale jakie plany na rok 2023? Cóż, myślę, że takie same jak na 2022. Czyli dużo materiałów, dużo shortsów, streamów i kto wie, może jakiś podcast. Kto wie, kto wie. Zobaczymy, co nam przyniesie rok 2023. Ja mogę od siebie powiedzieć, że życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i czego sobie osobiście zapragniecie w tym najbliższym 2023 roku. Miejmy nadzieję, że rok 2023 będzie jeszcze lepszy niż 2022 lub po prostu będzie dla niektórych lepszy. Dla mnie był to świetny rok i prywatnie, i YouTube'owo, więc jedyne, na co liczę, to to, że 2023 będzie jeszcze lepszy niż 2022. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i oficjalnie widzimy się w roku 2023. Na razie.